Szanowni Państwo, Robert Dzięba. Witamy tradycyjnie w programie Co Środę. I nasi goście, stali komentatorzy, Violeta Demecka i Jacek Kuś. Witam serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy o ważnym temacie. Zresztą mieliśmy także spotkanie z posłem Stanisławem Wziątkiem dotyczącym nabrzeża po Superfishu i odbyła się w ramach tego dyskusja na połączonych komisjach budżetowo-gospodarczej i komisji komunalnej. No właśnie, i uczestniczył w tym posiedzeniu Jacek Kuś i możemy powiedzieć coś dobrego w tym temacie? No możemy powiedzieć tyle, że spotkali się radni na kolejnej komisji. Pogadali, odpalili dietę, uśmiechnęli się, każdy powiedział, że jest mądry. Natomiast jedynym chyba wymiernym skutkiem tego wszystkiego było to, że poseł Wziątek miał okazję porozmawiania z radnymi, ale przede wszystkim z prezesem Rupnikiem. Na temat całej chronologii czasowej, która miała miejsce związana z wykupem nabrzeży po Superfishu, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy bardzo długo. Prezes Rupnik bardzo jasno i czytelnie omówił ten temat. Natomiast poseł Wziątek już w momencie, kiedy opuszczał Kołobrzeg, dostał informację, nie chciał zdradzić od kogo, że sprawa ma. Może mieć wymiar mało związany z przestrzeganiem prawa, może tak się wyrażę. I w tym tygodniu już otrzymałem od niego informację, że pracuje nad tą sprawą w Warszawie, rozmawia w ministerstwach, rozmawia z posłami, tak aby ten temat kołobrzeskiego nabrzeża, wykupu kołobrzeskich nabrzeża tutaj naświetlić. Natomiast jeżeli chodzi o skutek wymierny związany z komisją, no to nie było pani prezydenta, ani wiceprezydenta, nie było tak naprawdę z kim rozmawiać. Był pan skarbnik, osoba kompetentna, ja go tak oceniam, natomiast rozumiem również jego, że nie może zbyt wiele powiedzieć bez woli swojego szefostwa, którego nie było. Rozmawialiśmy również o możliwości wzięcia przez spółkę kredytu na poczet zakupu tego nabrzeża, co ja uważam za duży błąd, bo to będzie bardzo duże obciążenie dla samej spółki i należy jeszcze mocno atakować w ministerstwach o to, aby te pieniądze tam pozyskać. Również dzisiaj otrzymałem informację o tym, że zakończyła się kontrola w spółce. No po co kontrola tam? Prezydent zdecydował, wiceprezydent, bo prezydenta Gronka nie było, wiceprezydent Oli Chwiruk zdecydował, że odbędzie się kontrola związana ze sprawdzeniem dokumentacji, która została przygotowana do ARiMR-u, jeżeli chodzi o zakup tego nabrzeża. Z tego co wiem, audytor wystawił laurkę prezesowi Rupnikowi, wszystko było dobrze zrobione. Nie wiem po co kontrola, no może w jednym i drugim przypadku dla Urzędu Miasta ta kontrola jest dobra, bo jeżeli by się zakończyła negatywnymi wnioskami, no to władze miasta mogłyby zrzucić odpowiedzialność na prezesa Rupnika, który nie dostał tych pieniędzy. Natomiast z punktu widzenia dzisiaj dobrej oceny pracy zarządu portu mogą jakby tutaj wystawić laurkę firmie, którą rządzą. Ja tak to uważam. A często kontrolowali takie spółki? Pani prezes, często taka kontrola była u pani? Ja sobie nie przypominam. Jeżeli już, to proszono nas o różne dane, ale to głównie poprzez Biuro Kontroli Nadzoru Właścicielskiego, czyli przez panią Jolę Aksiewicz. Takiej kontroli, że tutaj jeśli chodzi o audytora z Urzędu Miasta, że wpada taka kontrola. To jest takie sprawdzanie samego siebie. W każdej spółce jest rada nadzorcza, otrzymuje za to pieniądze. Myślę, że generalnie problemem w spółkach miejskich jest to, że te rady nadzorcze troszkę są jakby tak poza. Jeśli chodzi o decyzyjność, to robią to, co każe właściciel, a jeśli chodzi o kontrolę i faktyczny nadzór, przepraszam, może się ktoś pogniewać, ale nie mają zielonego pojęcia. No bo co to rady nadzorcze? Dokładnie. No właśnie. Dokładnie. Powinny być to osoby, które rzeczywiście potrafią coś wyciągnąć, coś wywnioskować i coś zadziałać. A jeżeli to jest podejmowanie uchwał tak, jak sobie życzy właściciel, a tak naprawdę to, co się dzieje w spółce, nie ma większego znaczenia, to jest absolutnie jakaś pomyłka. To są grube pieniądze wydane niepotrzebnie. Także nadzór stanowi Rada Nadzorcza i Rada Nadzorcza za to odpowiada. Przypomnę sobie sytuację, kiedy ja zrobiłam kontrolę w jednym z działów, a chodziło o inwestycje z Funduszu Spójności do rzecz Aparsenty. Zgłosiłam w 2010 roku na wiosnę, że są nieprawidłowości.
Do chwili mojego odejścia nie zrobiono nic. Obecny prezes, wówczas przewodniczący Rady Nadzorczej, polecił wiceprezesowi nadrobić zaległości. To jest ta sprawa pana Koszala, która teraz trafiła do Rady Miasta, i kontrola, która została wykonana. Tam są dokładnie sprawy, które ja zgłosiłam w kwietniu 2010 roku do przewodniczącego, do całej Rady Nadzorczej. Jedyna reakcja była tylko ze strony pana Mirka Kielnika, taka jakby najbardziej oczekiwana, natomiast nie zrobiono nic. Pan do tej pory pracuje, a no, te nieścisłości i te sprawy, które porusza protokół kontrolny wykonany przez audytora z Urzędu Miasta, to jest to wszystko, co ja zaznaczyłam, zgłaszając to. Także dla mnie troszkę Rady Nadzorcze powinny, ale to myślę, że generalnie wszystkie troszkę powinny się zorientować, jaką mają funkcję poza pobieraniem rozliczeń. No większość Rady Nadzorczych to, przepraszam za określenie, ale ja już jestem mało popularny w Kołobrzegu, jeżeli chodzi o komentowanie zarobków samorządowców, to tak zwany klub wzajemnej adoracji leśnych dziadków, tak, którzy przychodzą na... No ja przepraszam, ale w zarządzie portu jest na przykład miała ulubienica Aneta Cieślicka, no, ekspert. Cieszę się, że pan lubi. Ostatnio poległa w Radzie Miasta jej opinia na temat budżetu obywatelskiego i działalności Rady Osiedla. Znaczy to są twory polityczne tylko i wyłącznie, pan, no, bo dzisiaj jest taka sytuacja, że jeżeli dana formacja czy dana grupa polityczna wygrywa wybory, no to musi gdzieś tych ludzi zagospodarować, a jednym z ale takich, może takich... groby powinny liczyć na cmentarze. No nie wiem. No panie radny, no ale tak między Bogiem a prawdą do nadzoru, do spółek? Proszę? Do nadzoru, do spółek, to trzeba mieć jakieś pojęcie. Może nie, no zdecydowanie tak. No ja uważam, że jaki nadzór spółek, tacy prezesi, tacy ludzie, którzy desygnują mi na te stanowiska. No i wie pan, to jest taki łańcuszek naczyń połączonych, no bo tak to wygląda. Może należy się cieszyć, że nie jest u nas tak jak w Karlinie, gdzie pan burmistrz sam siebie, Waldemar Miśko, powołał na członka Rady Nadzorczej do Wodociągu Białogardzkich. I jest osobiście, sam przez siebie powołany i jest członkiem Rady Nadzorczej spółki. Także cieszmy się, tak może, się że tak jest i podobno jest to zgodnie z prawem. Wiem, że Rada chciała zmienić to, czy pomniejszyć wynagrodzenie panu burmistrzowi z tytułu tego, że tam pobiera. I jest, sam siebie powołał, więc... Jak to do polityki nie jest? Więc różne tak. Wesoła Polska samorządowa. Tylko się cieszyć. Natomiast ja wierzę, że trudno do Rady Nadzorczej w jakiejkolwiek spółce zebrać 5 fachowców, którzy mają w tej kwestii doświadczenie. Ale przynajmniej niech ktoś się zna na finansach, niech ktoś przynajmniej z tą branżą ma coś do czynienia, bo słyszałam opinię o Radzie Nadzorczej w komunikacji miejskiej i to jest zasłyszana, to nie jest moja opinia, że osoby, które tam są, absolutnie nie mają zielonego pojęcia. A czy może poza załogą, bo tam jest dość mocna osoba. Ja mówię o Radzie Nadzorczej, gdzie są 3 panie, więc nie dyskryminując nikogo, ani broń Boże. Ale dlaczego? Przepraszam bardzo, ale ja kiedyś napisałem tekst na ten temat i tu się muszę z panią nie zgodzić, bo ja mam bardzo złą opinię o radach nadzorczych, jeżeli idzie o ich działalność i w ogóle jakąś taką inercyjność, one w ogóle nic nie robią. Znaczy, nie chcę nikogo obrazić, ale mam poważne wątpliwości. Przykładem niech tutaj chociaż będą wodociągi nasze Kołobrzeskie, gdzie toczy się w tej chwili postępowanie przed sądem gospodarczym w Koszalinie na temat, zresztą wiem, że znowu pan burmistrz przegrał, ale sprawa trafia już do sądu apelacyjnego chyba, w sprawie tego, czy mamy zarząd i czy mamy legalną radę nadzorczą w tej spółce, bo kiedy ja mówiłem i przychodziłem, miałem wątpliwości co do tego, zresztą pani prezes wie, bo dzwoniłem i czasami się pytałem, kiedy upłynęła pani kadencja, tak? Bo już mi się nie chciało szukać w BIP-ie i kiedy człowiek idzie i mówi, to jaka jest reakcja? Nie ma pan reakcji. Nie. A potem nagle się okazuje, że jednak są poważne wątpliwości co do tego, co się stało. W tej sprawie się nie wypowiem, natomiast ewidentnie uważam, że członkowie rad nadzorczych nie mają chyba czasem świadomości. Oni traktują to jako dodatkowe źródło dochodu i nie mówię tu konkretnie osobiście, nie mają świadomości, jaka na nich spoczywa odpowiedzialność. Ale może nie mogą. Bo nie na właścicielu. Może organ nie pozwala. Może. Może. Może to mogą zrezygnować. A to jest inna rzecz. Ale to co, słuchajcie, tak konkludując temat tego nabrzeża, to co po nabrzeżu? No bo z tego, co gdzieś tam ostatnio rozmawiałem, to chyba w sierpniu trzeba je kupić, tak? Tak, chyba do 12 sierpnia jest termin na zakup tego nabrzeża i myślę, że jeżeli ta sprawa nie wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku tygodni, to rzeczywiście będzie po nabrzeżu. I bezapelacyjnie stracimy to nabrzeże, także jeżeli dalej ta polityka będzie prowadzona, to tak naprawdę sens funkcjonowania zarządu portu morskiego będzie
z każdym rokiem malał, tak? No bo zgodnie ze statutem tego tworu, który został powołany w 2002 roku, chyba jak się nie mylę, czy w 2001, no traci on majątek, który tak naprawdę ma administrować. I mam nadzieję, że prezydent na Komisji Budżetowo-Gospodarczej pojawi się w piątek o godzinie 11 i zaszczyci nas, czy zarazi nas, czy sprzeda nam tutaj jakąś dobrą informację odnośnie tych rozmów z panią Binkowską, bo może trzyma tego asa w rękawie, jest kampania wyborcza, więc trzeba tą dobrą informację stopniować, i żeby się nie wystrzelać. Bezapelacyjnie sprawa wagi tutaj, można powiedzieć, państwowej. Jeżeli to narzędzie zostanie sprzedane prywatnemu inwestorowi, to będzie wielka porażka Platformy Obywatelskiej i również ministra Plockę, który tutaj rzeczywiście podejmował decyzje na różnych szczeblach. Nie wierzę dzisiaj, żeby minister i wiceminister nie mieli pojęcia z tym, co się w tej synorze działo, bo to, przypomnę, są bardzo duże pieniądze i ja się nie boję tego powiedzieć, że gdzieś tam, powtarzam to, utworzył się ten układ biznesowo-polityczny, który funkcjonuje w Kołobrzegu. Minister porażka Plocka, tak. To już gdzieś słyszałem. Słuchajcie, środowisko rybackie jest bardzo negatywnie nastawione do ministra Plockiego. Jest to osoba, która według... I to dziwne, bo on z tym rybackością ma wiele wspólnego, bo przecież jest związany z tym przez lata swojej pracy samorządowej. Dzisiaj podejmuje bardzo niepopularne decyzje dla tego środowiska. Nie dziwię się, że tak się dzieje. Kołobrzeg gdzieś tam został zapomniany. No ale tu jest, zawsze mówię do cholery, przepraszam za wyrażenie, rola posłów, tak? No tutaj mamy posła Marka Hoga, który przecież powinien naszych interesów tutaj pilnować. Wiem, że poseł Hoc interesuje się tą sprawą, ale też działanie nie polega tylko na tym, żeby zgłaszać to do służb. Ja wymagam od posła Hoca również, którego uważam za bardzo kompetentnego i fajnego człowieka, na to, żeby będzie interweniował w kontekście rozmów, tak, na szczeblu ministerialnym, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Polityka robi się pijąc kawę w ministerstwach, rozmawiając w nieformalnych rozmowach. No tak się to dzieje i w Parlamencie Europejskim, kiedy z Bogusławem Liberackim rozmawiałem na temat tego, jak się tworzy ustawy, jak się tworzy, że tak powiem, politykę dla danych krajów, trzeba być komunikatywnym, trzeba mieć tak zwane dojścia, trzeba swój wolny czas poświęcać na to, żeby nie grać z kłosza, tylko chodzić po ministerstwach i wiercić dziurę w brzuchu. Ty wiem, mam lub czasopismo? Proszę? Lub czasopismo? Ale to jest właściwie teraz. Dobrze. Słuchajcie, zmieniając temat, zbliżają nam się chyba powoli, jak patrzę na kalendarz, kwiecień. Przetargi na śmieci, bo w Kołobrzegu od przyszłego roku, jak dobrze sięgam pamięcią, no dobrze, bo półtora już mija, rok teraz minie od lipca. Nie, dopiero na koniec lipca będzie rok. A mamy na półtora był przetarg robiony, jak dobrze pamiętam, czyli będzie trzeba przygotowywać nowy przetarg. Zresztą tak, bo rozmawiałem na ten temat z prezesem Zieleni Miejskiej na śmieci, na wywóz śmieci. Tym bardziej, że mamy jakieś tam problemy związane z korzyściemkiem, bo coś z tym tamtym trzeba zrobić. No właśnie, i co dalej ze śmieciami? Mam jakiś pomysł na naszą kołobrzeską politykę śmieciową? Przyglądaliście się temu? Pomimo tego, że umowa trwa do końca roku, najpierw należy podjąć pewne uchwały. Czy to do wysokości opłat, czy ona się zmienia, czy nie. No i przede wszystkim wzorem wielu miast w Polsce, gdzie po krótkim czasie na przykład zmieniono decyzję i zmieniono sposób naliczania, przykład Koszalina czy wielu innych miast w Polsce, czy też przeprowadzono konsultacje społeczne i posłuchano głosu mieszkańców w przeciwieństwie tutaj do naszego miasta. Jeżeli już od 1 lipca cały czas jest ten problem, ale nic się nie robi, przecież to wymaga uchwał, sposób naliczania wymaga uchwał, przygotowania odpowiedniego wydziału komunalnego, bo to nie jest takie proste. My poskładaliśmy deklarację na ten rok, czyli ewidentnie w tym roku nic się nie zmieni. Okazuje się, że z większych miast jedynie Szczecin pozostał przy rozliczeniu za wodę i tak jak to postrzegają mieszkańcy, ja to rozumiem, odkręcając kran, mają wrażenie, że to się przynosi śmieci do śmietnika i dolicza i to wszystko dochodzi. Większość miast weszła w rozliczenie od osoby, zgodnie z deklaracją. Te stawki w wielu miastach są porównywalne, ale w wielu też są niższe, dlatego warto to rozstrzygnąć, warto choćby po to, żeby nie mieć tej świadomości, że zużycie wody, to wszystko zależy od siebie nawzajem, bo może jest to dobre w miastach czy w miejscowościach nadmorskich, gdzie jest 4000 mieszkańców, a w sezonie pojawia się 120 tysięcy i naprawdę ani od metrażu pensjonatów, ani od metrażu hotelu, ani też od ilości osób, bo nie ma już obowiązku meldunku, jeśli chodzi o pensjonaty.
trzeba jakoś to. Tam ten wskaźnik od wody jest w jakiś sposób uznany za najbardziej wiarygodny, odzwierciedlający, ale to nie Kołobrzeg. To nie jest rozliczenie dla Kołobrzegu, gdzie chwilowo pojawiają się ludzie w apartamentach, jest tylko metr wody, a odpadów pewnie wyprodukują więcej, albo w ogóle ta opłata jest minimalna. Czas już zastanowić się nad zmianą sposobu rozliczenia, ponieważ wiemy od wspólnot, że wprowadzili ryczałt, świetnie się sprawdza i ludzie mają większe poczucie sprawiedliwości, a płacą tą samą sumę. U nas problem jeszcze jest taki w Kołobrzegu. My tak naprawdę nie wiemy, ile nas kosztuje system odpadowy, ponieważ spółka wygrała ryczałt, tak? Miasto płaci ten ryczałt co miesiąc. Mniej zebrało za drugie półrocze około 900 tysięcy złotych, około miliona powiedzmy od mieszkańców, czyli co? Z budżetu miasta, nie wolno z budżetu dopłacać do gospodarki odpadowej, do całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Należy stawkę skalkulować. Nie zauważyłam, żeby była w mieście podwyżka, utrzymuje się ceny z tamtego roku. W związku z tym pytanie, z jakiej puli jest to dopłacane? Nie ma tak naprawdę na dzisiaj i myślę, że Zieleń Miejska nie jest w stanie dzisiaj ocenić, powiedzieć nam dokładnie, wiarygodnie co do złotówki, ile kosztuje nas ten system. Dlatego, że pojazdy nie jeżdżą osobno po to, żeby zebrać od ludzi objętych opłatą. Nie są w stanie, ponieważ śledzę wszystkie interpelacje, które są składane i na pytania, które zadają radni, odpowiedzi są wymijające i nie takie, jakich oczekują radni. Więc ten koszt jest na pewno, dzisiaj jest trudny do oszacowania na podstawie tego, co mamy z Zieleni Miejskiej. Pojawia się teraz zbiórka wielkogabarytowa, czyli dochodzi jeszcze obowiązków, dochodzi kosztów, zwiększono częstotliwość i jakoś nic się z ceną nie zmienia. Temat jest nieruszony, prawdopodobnie do wyborów nie będzie ruszony, ale jest to niesłuszne. Wiele miast, na przykład Koszalin, teraz przymierza się już do kolejnego przetargu, z tym, że mają do końca czerwca. W wielu gminach objęto już wszystkich opłatą śmieciową. Mnie się to wydaje najbardziej sprawiedliwe, dlatego że nikt nie ma interesu podrzucać sobie śmieci nawzajem, ponieważ odpady są własnością miasta czy gminy i sprawa jest jasna. Każdy płaci podatek śmieciowy. Słusznie wszyscy zauważyli, że wejście podatku pomimo tej samej ilości produkowanych odpadów dla zwykłego mieszkańca jest droższe. Ale też wchodzi system, monitoring, chipowanie i tak dalej. Ustawodawca narzucił tyle obowiązków, że nie ma możliwości, żeby było to za taką cenę. Ale przynajmniej, żebyśmy mieli świadomość, za co płacimy. Także należy objąć całe miasto, bo dzisiaj się dogadują, podrzucają sobie śmieci nawzajem, odpady prawidłowo. Nie wiemy, jak jest tak naprawdę z segregacją, czy rzeczywiście są one wysegregowane dobrze. Są miasta w Polsce, gdzie za niesegregowane stawka jest jedna, ale na przykład, jeżeli rodzina wysegreguje jeden worek odpadów, takich czystego produktu, ma na przykład opłatę 7,50 od osoby. Jeżeli dwa, już ma 7,20, tak? Jeżeli trzy, już ma tam około 6,90. I to jest bardzo motywujące i rzeczywiście, ja nie wiem dzisiaj, czy w moich pojemnikach pracownicy zieleni rzeczywiście sprawdzają, czy ja to dobrze posegregowałam. Nie chcę robić jakiejś próby, ale żeby to się po prostu nie minęło z celem, który został założony. Nie, dziękuję bardzo. W każdym razie czas, uważam, przyjrzeć się i przyłożyć, jeżeli jest przetarg do końca tego roku, ale to i tak nie ma znaczenia, czy jest przetarg, czy nie. Sposób naliczania opłaty można zmienić w każdej chwili, tylko wtedy wchodzi oczywiście składanie deklaracji i tak dalej, bo jeżeli od osób, no to też będzie to trochę trwało, ale najwyższy czas to zrobić, ponieważ no, jest to poczucie, nie wiem jak tam zużycie wody, jak wygląda podsumowanie za tamten rok, ale w wielu miastach, znaczy w wielu miastach, nie ma dużo tych miast, ale w tych miastach, gdzie zużycie wody jest podstawą naliczania opłaty, zużycie spadło. To zawsze, to są tendencje do kombinacji, zastanawiania się, główkowania, bo podwójnie korzystamy. Tak jak podwójnie, mamy wrażenie podwójnego naliczania opłat, jeżeli jest taki system, tak przy kombinowaniu wiemy, że i zaoszczędzimy na wodzie, i mniej zapłacimy za odpady. Jacek już? Coś ja mogę dodać. Ja już temat śmieci jest taki dosyć taki męczący już dla mnie z tego względu, że wielokrotnie mówiliśmy o tym na sesji, rozmawialiśmy z prezesem publicznie. Prezes przyznawał nam przecież na sesji rację, jeżeli chodzi o kwestie złej metody, złego naliczania
i gospodarki całej spółki. No bo prezes sam ma problemy z właścicielem. Tak? Prezes ma sam problemy z właścicielem, tak, prawda? I dzisiaj jest taka sytuacja, że jedną z pierwszych decyzji po wyborach, bo tak jak tutaj pani Violeta powiedziała, do wyboru się nic nie wydarzy, bo tutaj nikt nie chce podejmować jakichś tam nerwowych ruchów, a inna praca jest polityczna, tak powiem, do wykonania przez ten okres. Po wyborach należy jak najszybciej zrewidować to wszystko, bo mieszkańcy Kołobrzegu są niezadowoleni z tego sposobu naliczania. A po drugie jest to po prostu utopia, bo to jest nieskuteczne. Na osiedlach, ja mówię, powtarzam jak do znudzenia, na osiedlach się po prostu nie segreguje, nie ma możliwości segregowania śmieci na osiedlach. Ludzie sobie podrzucają, pojemniki stoją na zewnątrz. Ja jest na przykład, bardzo często jestem u swojej mamy na Żółkiewskiego, 4 pojemniki stoją na zewnątrz, podjeżdża facet samochodem, 5-6 worków wyciąga do tych żółtych śmietników, wyrzuca, to idzie dalej, nikt tego przecież nie kontroluje. No, także to co powiedziała tutaj pani Violeta, ciekawe jaki jest stan odzysku, tak, tego starego surowca, bo tutaj informacji na ten temat nie ma. Na pytania radnych, jaki jest procent wysegregowania odpadów do dalszego recyklingu tych osób objętych opłatą śmieciową, czyli na stałe zamieszkałych, Zieleń Miejska podaje procentowy udział na korzyścienku. Czyli od wszystkich. Od wszystkich gmin, od wszystkich. Więc jest to jakaś pomyłka, a przecież przepisy wyraźnie określają, jaki ma być ten procent. Mamy 3 problemy. Pierwszy, koniecznie trzeba zmienić sposób naliczania opłaty. Drugi, sprawdzić, jakie my faktycznie ponosimy koszty i czy tych pieniędzy starcza, czy może jest za dużo. Wiele miast obniżyło również tę opłatę, ale mamy trzeci poważny problem. Kompostownia swoje uprawnienia RIPOK-u będzie miała tylko do 2015. Nie wiem, czy dzisiaj, kiedy mamy marzec i żadnych decyzji, a sprawa kompostowni wałkuje się od lat, odkąd pamiętam, cały czas mamy zamiar budować, może od 2000 lat, ponieważ ona powstała tam w 93 czy w 94, ale miała mieć zupełnie inną funkcję. Nie było mowy jeszcze o takim stopniu segregacji, a to nie jest takie trudne, żeby to zrobić, tylko trzeba wreszcie podjąć decyzję, wynieść kompostownię za miasto i po prostu zrobić inwestycje, dopóki jeszcze są jakiekolwiek pieniądze, jakiekolwiek... Absolutnie, no jest w terenie gminy, ale z całymi skutkami na Radzikowo, także tutaj mamy takie 3 poważne problemy. Ale jak już pani mówi wynieść za miasto, to gdzie? Ależ ja nie wierzę, żebyśmy zaczęli szukać działki, żeby się nie znalazł chętny, żeby tam ulokować. Przecież są gminy, które tu przywożą swoje odpady, ponieważ spółka zbiera. Można się dogadać, nie wykupować od razu tej działki, tylko w rozliczeniu, przecież będą przywozić nas odpady, płacić za to, w rozliczeniu można kalkulować te pieniądze. Przecież to można w przeróżny sposób rozwiązać, żeby nie było jakichś jednorazowych wydatków potężnych, na przykład na zakup terenu. To jest interes całego powiatu, nie tylko miasta i można to zrobić, tylko trzeba chcieć, bo cały czas słyszę, że jest projekt na nową kompostownię czy na modernizację, tylko jakoś cały czas nie widać, żeby cokolwiek się działo, ktoś jest może zainteresowany, a za chwilę skończą się jakiekolwiek dofinansowania. Był dobry czas na takie inwestycje i na dofinansowania, no niestety nie wykorzystano tego, także mamy te 3 poważne problemy i szczerze mówiąc, coraz bardziej się zniechęcamy do segregacji, o czym świadczy, i to zresztą nie tylko w Kołobrzegu, o czym świadczy, spójrzmy w internet, Koszalin, Sianów, Kołobrzeg, co chwilę kolejne dzikie wysypiska, czyli ludzie albo nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak posegregować i wywożą gdziekolwiek, aby tylko śladu po sobie nie zostawić. Patrzę na zegar, słuchajcie, bo nasz czas dobiega końca. Przypomniał się dowcip o segregacji. Pani wrzuciła przez pomyłkę do innego koloru pojemnika śmieci i zaczęła się tam schylać i próbowała to wyjąć, no i tam wpadła. Dwóch panów przyszło również wynieść śmieci. Spojrzeli, mówią, ktoś wyrzucił całkiem dobrą babę. Dobrze. Wiem, że zorganizowaliście Centrum Dialogu Społecznego, nie wiem, czy mogę tak nazwać, o sporcie. Oczywiście jak zwykle nas nie zaprosiliście, ale już pozwolę sobie pominąć, to już taka tradycja. Ja od razu wejdę. Ale chciałem się dowiedzieć, co, o czym było. Ja wejdę od razu w słowo i powiem tak. Krótko, bo ja chciałam się wypowiedzieć. Przepraszam, mogę to oficjalnie powiedzieć. Nie chcieliśmy celowo upubliczniać tego spotkania, dlatego że dostaliśmy informację, że stowarzyszenia i ludzie, którzy działają w tych stowarzyszeniach, nie chcą się przy kamerach pokazywać, nie chcą przy kamerach rozmawiać na tematy takie, które ich gdzieś tam bolą.
I tak, frekwencja nie była dla nas zadowalająca, bo było tylko kilkanaście podmiotów, które tutaj jest ponad 60, około 70 nawet stowarzyszeń. Było kilkanaście tych podmiotów. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na temat sportu profesjonalnego, na temat sportu dzieci i młodzieży. Już oddając tutaj głos pani Wiolecie, powiem tak, że ci ludzie, którzy, bo ja nie brałem do końca udziału w tym spotkaniu, konkludowali to w ten sposób, że po raz pierwszy mają okazję ze sobą usiąść porozmawiać. Wydawało się, że na początku osoby, które gdzieś tam w mediach, na szczeblu różnym kłócą się, bo wiadomo, to jest walka o pieniądze dla tych stowarzyszeń, zaczynają dochodzić do wspólnego porozumienia, tak? Wypowiadają się na temat kotwicy piłkarskiej, bo był prezes kotwicy piłkarskiej, bardzo, bardzo, bardzo fajnie mówił, bardzo rzeczowo, nie owijał bawełny, mówił, jakie ma oczekiwania, jak wyglądają finanse. Była Akademia Piłkarska, były stowarzyszenia inne, był klub lekkoatletyczny Sztorm. Rozmawialiśmy na temat stadionu. Naprawdę klimat tego spotkania był naprawdę dobry. Bo boleję tylko nad tym, że rzeczywiście ludzie boją się spotykać, boją się rozmawiać i ja będę pierwszą osobą, która będzie tutaj panią Violettę Demecką namawiała, żeby do spraw sportu wychodzić do tych ludzi, słuchać ich głosu i temu będzie służyło powolnienie ciała, o którym pewnie tutaj... Dlaczego boją się? Dlaczego się już boją? Mówię, a propos właśnie tej frekwencji i tak dalej, to co pan powiedział o mediach, myśmy świadomie mediów wszystkich nie zawiadamiali, dlatego że okazało się na spotkaniu związków zawodowych, kiedy spotkałam się z nimi indywidualnie, przyszli praktycznie wszyscy związkowcy z całego miasta. Byłam bardzo zaskoczona, jeszcze raz dziękuję panu Krzysiowi Legunowi za to, że to spotkanie zorganizował, bo on ich wszystkich znał. Byłam zaskoczona taką frekwencją i szczerością. I to, co powiedziałam na spotkaniu, związkowcy nie żądali podwyżek. Oni mają zupełnie inne problemy, czasem naprawdę proste do załatwienia. Natomiast kiedy było już Centrum Dialogu Społecznego, media, niewielu się odważyło, ale ja ich rozumiem, ja ich doskonale rozumiem. Podobnie ze sportem. Ja jestem bardzo zadowolona z tego spotkania, mimo że nie było 50 czy 100 osób, ale ci, którzy byli, mieli możliwość się wypowiedzieć. I to, co najważniejsze, i to, co przypuszczaliśmy, i to, co ja osobiście wiedziałam, oczekują jasnych reguł przyznawania pieniędzy, dzielenia konkursów, tak, jasnych reguł rozliczania i jasnych reguł przyznawania tych pieniędzy, niczego więcej. Chcą działać, oni są bardzo chętni do działania. Zadają pytanie, czy sport jest potrzebny. Myślę, że to jest pytanie retoryczne. On jest bardzo potrzebny w każdej formie. Czy to jest prywatna osoba, tak jak w przypadku kortów, czy każda inna. Naprawdę życzyłabym sobie, jako człowiek, mieszkaniec, jako matka moich dzieci, żeby każdy miał możliwość gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób w tym sporcie uczestniczyć. W jakikolwiek sposób. Mamy tyle różnych dyscyplin, że każdy może coś dla siebie wybrać. Pojawiła się sprawa i to jest taki główny problem. Druga sprawa, przedstawiciel sportu tego zawodowego po prostu zadaje pytanie, czy my chcemy tego sportu zawodowego, czy nie i bądźmy konsekwentni. Chcemy, finansujmy. Nie chcemy, nie finansujmy. Należy wreszcie podjąć decyzję, czego chcemy. I oni tutaj to zaznaczają, są chętni, chcą grać, ale no, nawet pojawiła się oferta dzierżawy stadionu, z którym ma problem miasto. Oczywiście to wszystko jest do przedyskutowania. I to, o czym powiedział pan Jacek, oni chcieliby się od czasu do czasu spotkać, nie patrzeć na siebie wilkiem, więc myślę, że utworzenie Rady Sportu, co też wynika po części z przepisów, przy prezydencie, gdzie można zgromadzić naprawdę sporą grupę osób i to są ludzie, którzy mają o tym pojęcie, to są ludzie, którzy na tym zjedli zęby, którzy są w tym, naprawdę są tym pochłonięci i właściwie tym żyją. To jest bardzo takie budujące, że są tacy, którym chce się coś zrobić dla tego sportu. Tacy ludzie powinni być tym głównym opiniotwórczym organem dla prezydenta. Pojawiła się sprawa stadionu Prześliwińskiego. Naprawdę wstyd, żebyśmy nie mieli porządnej bieżni, na której mogłyby się odbyć jakieś zawody. Organizując Spartakiadę w 2008 roku, świadomie zrezygnowałam ze skoków dal, sztafety, biegu na 100 metrów, bo nie było gdzie. Biegliśmy po plaży, naprawdę nie było gdzie wiele dużo mniejszych miast, jeździliśmy tam na różne zawody, takie obiekty mają, my go nie mamy i to nie jest jakiś straszny koszt, kolejna sprawa, dziesiątki milionów na jedną inwestycję, a nie ma 4 czy 5 milionów na taką rzecz, na przykład na wykup nabrzeży. Gdzieś się tu zagubiła ta proporcja i to zapytanie, czego my naprawdę chcemy. Ja z tego spotkania jestem bardzo zadowolona
i naprawdę to są ludzie, którzy coś wiedzą, warto ich posłuchać i bardzo im za to dziękuję, że do tego spotkania doszło. Wnioskiem też takim końcowym, przed głosem pojawiającym się w dyskusji była taka, to co tutaj pani Wiarta powiedziała, czego my oczekujemy, tak? Czego my oczekujemy od kotwicy piłkarskiej, czego my oczekujemy od kotwicy koszykarskiej i czego, jak rozumiemy samo sformułowanie czy definicję kultury fizycznej w Kołobrzegu. I działacze, prezesi, którzy wypowiadali się w trakcie tego spotkania, ale i również my, przede wszystkim my, zadaliśmy sobie pytanie, czy nie warto by było dla Kołobrzegu stworzyć takiego planu na sport w Kołobrzegu na lata 2015-2020. Jak mamy przygotowywać grupy juniorskie, jak mamy przygotowywać i podchodzić do piłkarzy seniorów, którzy grają teraz w trzeciej lidze, mają ambicje do drugiej ligi. Czy nam potrzebna jest koszykówka w Kołobrzegu, czy nas na to stać? To wszystko można, myślę, że rozstrzygnąć wśród ludzi, którzy do tej Rady Sportu będą należeli przy prezydencie miasta. Niech oni się tam pokłócą, niech oni tam może dojdą do konsensusu, ale tutaj głównym łącznikiem i wspólnym mianownikiem powinien być prezydent, który powinien się z tymi ludźmi spotkać i tych głosów usłyszeć. Oczywiście, że każdy chce, każdy garnie do siebie, każdy chciałby, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, natomiast z tego, co ja zaobserwowałem, są to ludzie bardzo rozsądni, którzy wiedzą, że budżet miasta nie jest z gumy i trzeba te proporcje zachować. Słuchajcie, na czas dobiegł końca, bo tak... A wydawałoby się, że jeszcze co młodzi jesteśmy. Zależy, gdzie się wybiera, wiesz. Najwięcej zasłużonych ludzi jest na sondażu, pamiętaj. A za sportem mogą iść imprezy sportowe. Jedna z osób właśnie zwróciła uwagę, że ściągnięcie jakiejś sporej imprezy do Kołobrzegu rozbiło się o jakiś tam drobiazg. Także bo za tym idą również imprezy, czy jakieś cykliczne, czy generalnie ogólnopolskie, gdzie sporo osób, to jest jedna z najlepszych form promocji. Tak. Cykliczne imprezy, zwłaszcza sportowe, także. Także zresztą niedługo teraz mamy triatlon, tak? Tak, tak. W Kołobrzegu. I startujemy tam. I to zawsze jest popytne. Co my? To od razu karetki pogotowe, aby z tym wyrobem to potrzebowało. Są różne pan możliwości. Pan Krzyżak, jak tam załadują, to dla ciebie nie będzie miejsca. Są różne dystanse, także można spróbować. Słuchajcie, widzimy się ostatni raz przed świętami. To jest okazja do złożenia życzeń, jak macie. Tak jest. Urodziłam się w niedzielę wielkanocną, więc też święta są mi szczególnie bliskie. Dlatego życzę wszystkim zdrowia. Dopiero po latach człowiek rozumie, co znaczą te życzenia. Bo zawsze jak byłam dzieckiem, myślałam sobie, zawsze wszyscy życzą najpierw zdrowia. Tak, życzę zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ja życzę odpoczynku, zdrowia, żeby kołobrzeżanki, kołobrzeżanie mieli tą chwilę odsapnięcia od tego dnia codziennego, spotkania się w gronie rodzinnym, porozmawiania, pośmiania się, pójścia na spacer. I również zachęcam do czynnego spędzenia tego wolnego czasu. Ja przyznam się, że święta zawsze staram się łączyć przyjemny z pożytecznym, czyli trochę przy stole, trochę biegowo. Także zachęcam do czynnego spędzenia tego czasu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia i przede wszystkim dobrego klimatu domowego. No to co, życzę Państwu wesołych świąt, mokrego tryngusa i widzimy się za tydzień. I dziękuję naszym gościom, Jacek Kuś i Wiolę Szafirowska. Do usłyszenia, do zobaczenia.